O, bez paniki. Witaj, George. Widziałeś pająka? Proszę, tato, zabierz go. Naprawdę nie ma się czego bać, Peppo. Pająki są bardzo, bardzo małe i nie zrobią ci krzywdy. Nie martw się. Tata zabierze go z sypialni. Wow, ten jest dość duży. Zawołam mamę świnkę. Mamo świnko! Witaj, panie chude nóżki. Peppa zrobiła się trochę odważniejsza. Podoba mu się w moim domku dla lalek. Cześć, dzieciaki. Słyszałam, że znaleźliście małego pająka. Zabiorę go z sypialni, żebyście mogli się bawić. Mamo, on ma na imię chude nóżki. O! Pan chude nóżki jest całkiem spory. Peppa i George lubią pająka. Papa! George kładzie pająka do łóżka. Nie, George. On chce herbaty. Wcale nie chce iść spać. Jest pan głodny, panie chude nóżki? Chcesz trochę ciasta? Peppa już się nie boi pająków. Mamo, tato, usiądźcie. Teraz wszyscy napijemy się herbaty z panem chude nóżki. Kto chce herbaty? Ja poproszę. Ja proszę. Przepyszne. Peppa uwielbia bawić się w przyjęcie. To dla pana, panie chude nóżki. A to co? Czy chcesz się przywitać z moim tatą? Witaj, tato świnko. Już dobrze. Podaj herbatę panu chude nóżki. Chyba się go boisz, tato. O nie, oczywiście, że nie. Nie tak blisko. Oj! Odsuńcie się. Na miejsca, gotów, start! Whee! Widzicie? Latam jak ptak! O, nie mogę się wydostać. Peppa utknęła w oponie. To nic śmiesznego. Bardzo zabawnie to wygląda. Trzeba cię wyciągnąć. Przyjaciele Peppy próbują jej pomóc. Hurra! Dziękuję wszystkim. George, chcesz się pobawić na drabinkach? Drabinka jest dosyć wysoka. George nie lubi być wysoko. Wybacz, George. Pobaw się na zjeżdżalni. Tak, zjeżdżalnia. Mamo, tato, popatrzcie. Do biegu gotowi? Start! George chce się bawić na zjeżdżalni. Na pewno, George? Nie jest za wysoko? Dobrze, pomogę ci tam wejść. Ojej, trochę za wysoko dla George'a. Spokojnie, George. Zjadę razem z tobą. Tato, jesteś za duży, żeby zjeżdżać na zjeżdżalni. Nic podobnego, Peppo. Nie jestem za duży. Odsunąć się. Gotowi do biegu. Start! Tata świnka, Peppa i George dekorują pokój. Ale fajnie! Babcia i dziadek przyjechali na urodziny mamy. Wszystkiego najlepszego, mamo świnko. Nie wejdziesz do środka? Jeszcze nie mogę. Tata, Peppa i George szykują niespodziankę na moje urodziny. Cudownie. Do zobaczenia. Pa. Mamo, czy zechcesz już wejść do środka? Z przyjemnością. Zamknij oczy. Nie otwieraj oczu, mamusiu. Raz.
Raz, dwa, trzy. Otwórz oczy! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Jaka cudowna niespodzianka! Zdmuchnij świeczki i pomyśl życzenie. Mamo, mamo, to twój prezent. Czy wiesz, co to? Nie mam pojęcia. Otwórz i zobacz. Przepiękna sukienka. Jesteś piękna, mamo. A tu jest dodatek do sukienki. Co to? Dwa bilety do teatru na dzisiaj. Dziękuję. Mama świnka lubi chodzić do teatru. A ja i babcia świnka zaopiekujemy się George'em i Pepą. Hurra! To cudowne urodziny. Jestem najszczęśliwszą mamą na całym świecie. I najpiękniejszą. Peppa i George urządzili sobie piknik. Sok pomarańczowy dla ciebie, Teddy. Co mówisz? Dziękuję bardzo, Peppo. Ależ proszę bardzo, Teddy. A tu proszę sok pomarańczowy dla pana dinozaura. Co się mówi? Życzę smacznego, panie dinozaurze. Czy Teddy albo pan dinozaur mają ochotę na ciastko? Nie jesteśmy głodni. Peppa i George mogą zjeść wszystkie ciastka. Dziękuję, Teddy. Co to za dziwny hałas? Peppo, George'u, już! Wracajcie szybko do domu. Mamo, słyszałam głośny grzmot. To piorun, Peppo. Zaczyna się burza z piorunami i będzie padał deszcz. Szybko, do domu, zanim zacznie lać. Och, bez paniki. Chmury deszczowe są jeszcze daleko. Niebo robi się coraz ciemniejsze. Zbliża się burza. Peppo, George'u, zabraliście wszystkie zabawki z ogrodu? Dinozaur! Tak, pan dinozaur jest bezpieczny. O! Teddy, zostawiłam Teddy'ego w ogrodzie. Zmoknie! Nie martw się, Peppo. Tatuś uratuje Teddy'ego. Lepiej się pośpiesz, tato świnko. Zaraz się zacznie ulewa. Bardzo dobrze. Znam się na burzach. Jeszcze długo nie będzie padać. Ach. Tak jak myślałem. Nie prędko zacznie padać. Och, Teddy! Cały przemógł. Lody! W bardzo gorące dni pani królik sprzedaje lody. Mamo, tato! Czy George i ja możemy zjeść lody? No cóż, dzisiaj jest wyjątkowo gorący dzień. Czy ja też mogę dostać loda? Wszyscy lubią lody. Witam wszystkich państwa. Dzień dobry, pani. Jakie lody chcecie? Poproszę panią o rożek lodowy. Proszę bardzo, Peppo. Dziękuję. To samo dla mnie i dla taty świnki, proszę. A czego sobie życzy szanowny George? Dinozaur! Dinozaur? Głuptas George. On zawsze na każde pytanie odpowiada dinozaur. A, tak się szczęśliwie składa, że mam lody w kształcie dinozauru. Dinozaur! George, zjedz loda, zanim stopnieje. Dinozaur! George'owi tak podoba się lód w kształcie dinozaura, że nie chce go zjeść. Dziękuję, pani. Miłego dnia! George, powinieneś zjeść loda, zanim całkiem się rozpuści. A, to nieszczęście. Ojej, lód George'a w kształcie dinozaura roztopił się i spadł na ziemię. No trudno, George. Poczęstuj się lodami taty. Na pewno się nie pogniewa. Jest taki upał, że tata świnka zasnął. Tacie śwince jest gorąco. Ochlapmy tatę świnkę, żeby go ochłodzić. Dobry pomysł, Peppo.
Co to? Byłeś cały czerwony, tato świnko. Dlatego ochlapaliśmy cię. Och, jasne. Dziękuję, Peppo. O, znów są kałuże. Szybko, George, załóż kalosze. Te małe zasłony są do waszego domku. Peppa i George uwielbiają domek na drzewie. Dziękuję, dziadku świnko. Dziękuję, babciu świnko. Kto z was chce wejść do środka? Ja, ja! No to wskakuj. Zanim wejdę do domku na drzewie, muszę zdjąć zabłocone buty. Jestem w domku na drzewie! Jestem w domku na drzewie! George, ty też chcesz wejść do domku na drzewie? Tak? Kto tam? Młody prosiaczek George chciałby złożyć ci wizytę. Czy może wejść? Jeżeli zdejmie zabłocone buty. George, zdejmij buty, a potem odwiedzisz Peppę na drzewie. To tam? George? Tak? Kto to? Tu mama świnka. Macie jeszcze miejsce dla gościa? Musisz powiedzieć tajne hasło. Potem będziesz mogła wejść do domku. Rozumiem, a jakie są te sekretne słowa? Powiem ci je szeptem na ucho. Te sekretne słowa to duży brzuszek taty. Rozumiem. Powiedz sekretne słowa. Duży brzuszek taty. Zgadza się. Duży brzuszek taty. Ach, to są bardzo głupie sekretne słowa. Mamusiu, zanim wejdziesz do naszego domku, musisz zdjąć buty. Oczywiście. Jest też miejsce dla taty. Powiedz sekretne słowa, tato. Zobaczmy, co tam jest napisane. O, to jest wiadomość od piratów. Mamo, mogłabyś przeczytać tę wiadomość? Ten pirat miał okropny charakter pisma. Pismo pirata jest bardzo wyraźne. Nie mogę odczytać nic a nic. Pirat napisał tam, idźcie za strzałkami. Iść za strzałkami? George znalazł kolejną wskazówkę. Była w strzałkach. Pokazują kierunek. Peppa i George idą za strzałkami. Patrz, George, to klucz. Peppa znalazła kolejny element. Klucz. Brawo, Peppo. Teraz trzeba tylko odszukać skrzynię ze skarbami, którą ten klucz otwiera. Ale nie ma już więcej podpowiedzi. Może powinnaś znowu zerknąć na mapę? Spójrz, Peppo, na tej mapie są dwie jabłonki. Tu jest jabłonka. A tu jest druga jabłonka. W takim razie skarb musi być tutaj. Zobaczmy. Ojej, tu też chyba nic nie ma. Czekajcie, coś jednak jest. Jej, skarby! Mam klucz, żeby to otworzyć. Jej, to nie do wiary. Złote monety. Muszą być warte fortunę. To lepsze niż zwykłe monety. To wcale nie jest złoto. Tylko przepyszne czekoladki. Czekoladowych monet wystarczy dla nas wszystkich. Peppa i George uwielbiają takie złote monety. Wszyscy bardzo je lubią. Babciu, dziadku, to były naprawdę najciekawsze poszukiwania skarbu. Tak, wcale nie udaje. Muszę leżeć w łóżku. Doktor Niedźwiedź kazał mi wypić obrzydliwe lekarstwo. Okropnie gorzkie. Padnę na ciebie. Założę mój kostium pielęgniarki. Suzy owca wpadła zobaczyć Peppę. Suzy ma na sobie strój pielęgniarki.
Dany pies i Rebeka Królik też wpadli. Witaj, Pepo. Cześć. Jak się czujesz? Niestety nie za dobrze, Suzy. Muszę leżeć w łóżku. Czy możemy ci jakoś pomóc? Możesz mi przynieść sok pomarańczowy. Dobrze. Pepie podoba się chorowanie. Dziękuję, Suzy. Czy już ci trochę lepiej? Troszeczkę. Dany? Zapytaj moją mamę, czy mogę zjeść trochę lodów. A ty, Rebeko, przynieś mi bukiet kwiatów. Z ogrodu. Doktor Niedźwiedź wpadł zobaczyć, jak miewa się Pepa. O ta, bardzo dobrze, że siostra już tu przyszła. Jak się miewa pacjentka? O, nie jestem prawdziwą pielęgniarką, tylko się bawię. No tak, w takim razie sam muszę to sprawdzić. Tak, proszę. No proszę, nie masz już czerwonych kropek. Jesteś zdrowa. Ani trochę chora? Jak się czujesz? Myślę, że powinnam jeszcze trochę zostać w łóżku. Zapraszam wszystkich do gry w piłkę w ogrodzie. Kto chce się bawić? Ja! No pięknie, zupełne ozdrowienie. Świnko, zgubiliśmy się w drodze do Zamku Wichrów. Czy tata Świnka ma teraz przed sobą mapę? Tak, to tata Świnka dzisiaj pilotuje. Właśnie się trochę nadąsał. Wcale się nie dąsam. Cóż, najlepiej zrobicie, jeśli będziecie jechać cały czas prosto, aż zobaczycie Zamek Wichrów tuż przed sobą. Dzięki, dziadku Świnko. Musimy jechać główną drogą, aż zobaczymy zamek. Tak, myślałem. Patrz! Czy to jest zamek? Tak, to Zamek Wichrów. Jedź, samochodziku. Samochodziku, uda ci się! Hurra! Cała rodzina dotarła w końcu do Zamku Wichrów. Jej, jaki wysoki! Wejdźmy do środka. Widok z samej góry jest cudowny. Wspaniały widok. Mamo, czy to domek babci i dziadka? Zgadza się. Jest bardzo daleko. Popatrzmy na niego przez teleskop. Mogę być pierwsza? Tak, ale potem puścisz George'a. Wow! Przez teleskop wszystko wydaje się większe. Widzę nawet babcię i dziadka. Patrz, George. Adek Inka, baba Inka. George macha do babci i dziadka Świnki. Głuptas, George. Babcia i dziadek są za daleko. Nie widzą, że machasz. Już wiem. Zadzwonimy do nich. Halo? Dziadku Świnko, widzimy was z Zamku Wichrów. Pomachajcie nam. Babcia i dziadek machają do nas. Uwielbiam zamek. Podnieście ręce. Wyobraźcie sobie, że jesteście łabędziami. Czy wiecie, jakie dźwięki wydają łabędzie? Racja! Pepa uwielbia tańczyć. Każdy to lubi. Mamo, mamo, tańczyliśmy jak łabędzie. Pepa świetnie sobie radzi. Tańczyłam bardzo pięknie. I z gracją. Cudownie. Pokazać ci, jak tańczyłam? Teraz jedźmy do domu. Tam pokażesz mnie i tacie i George'owi, jak tańczysz. Pa, pa! Pepa i mama Świnka dotarły do domu. Tato, George!
Pokażę wam, jak dziś tańczyłam. Czy to trudne? Dla mnie to łatwe. Ale dla ciebie, mamusi i George'a, to będzie bardzo trudne. Trzeba włączyć muzykę. Tak. Teraz George, tato i mamo, musicie powtarzać to, co ja. Madame Gazelle używa śmiesznych słów, ale naprawdę chodzi tylko o zginanie kolan i podskoki. A, le petit jeté. Tato, znasz te śmieszne słowa? Mnie i mamie całkiem nieźle szło w balecie. Bądź ostrożny, tatusiu. Nasza ulubiona poza to pas de deux. Pepo! Dziękuję, tato. Teraz tata świnka puszcza latawiec. Wyżej, wyżej! Tata świnka świetnie sobie radzi. Wow! Tak, jestem ekspertem od latawców. Uważaj na drzewa, latawiec może się zaplątać w gałęzie. Spokojnie, poradzę sobie. No tak, tata świnka zaczepił latawcem o drzewo. Ojej, och. Nie płacz, George, tata zdejmie latawiec. Hurra! No tak. Ostrożnie, wpadniecie w błoto. Peppa i George nie boją się błota. Możemy wskoczyć w kałużę? Proszę? Nie, nie chcę, żebyście się pobrudzili. O. Uwaga, dzieci! Ostrożnie, tato świnko. Och, spokojnie, wiem, co robię. Bądź ostrożny. Jeszcze kawałek, tato. Tato świnko, ta gałąź nie wytrzyma twojego ciężaru. Ach, nonsens. Nie jestem taki ciężki. Oj, a. Hurra! Tata świnka uratował latawiec. Oj! No, no. Wszystkich zachlapał błotem. Pepo, może lepiej pójdzie ci gra na bębenku. Dziękuję, tato. Od razu lepiej. Pepa uwielbia grać na bębenku. Ha, ha, ślicznie. Tak, to brzmi świetnie. A to stary akordeon taty świnki. Grałem na nim dla mamy świnki na pierwszym spotkaniu. O, tato świnko, pamiętam ten dźwięk. George też chce zagrać na akordeonie. Na pewno, George. Cóż, akordeon to trudny instrument. George, akordeon jest prawie tak trudny, jak mój bębenek. Dobrze, George. George chyba jest za mały, żeby grać na akordeonie. Tato, czy w pudle są jeszcze jakieś instrumenty? Tylko róg. Zagram! Musisz bardzo mocno dmuchać. To nie tak powinno brzmieć. To niemożliwe! Może mnie uda się coś zagrać? To też nie brzmiało za dobrze. Myślę, że musi to zrobić ktoś tak silny jak ja. To też nie był dobry dźwięk. Pepa ma rację. Na tym nie można zagrać. Nieważne, tato świnko. Zostań przy akordeonie. Grasz na nim pięknie. Och, nie chwaląc się, gram całkiem nieźle. Zawsze lubiłaś słuchać. A ja zagram na skrzypcach. A ja na bębenku.
Mama Świnka gra na skrzypcach. Dinozaur? O tak, to nie był smok, to był dinozaur. Żył pod zamkiem. Był wielkim, groźnym dinozaurem. Wow! Wow! Ojej, może ten dinozaur nie był taki groźny, tato Świnko. Wybacz, George, ten dinozaur był bardzo delikatny. Jadł bardzo dużo trawy. Tato Świnko. Och, wybaczcie, byłem dinozaurem. Tato, czemu księżniczkę nazywano śpiącą królewną? Już opowiadam. Słońce zaczęło zachodzić. Potem pojawiły się gwiazdy i księżyc. Wszyscy zrobili się bardzo śpiący. Najbardziej śpiąca zrobiła się królewna. Peppa, jesteś śpiąca? Nie, tatusiu! Wcale nie jestem śpiąca! Ale ktoś jest. George, obudź się, bo nie usłyszysz końca bajki. Cóż, Peppa nie jest śpiąca, ale śpiąca królewna była. Przeglądanie się w lustrze przez cały dzień bardzo ją zmęczyło. Zmykaj do łóżeczka. Dobranoc. Śpiąca królewna była tak zmęczona, że od razu usnęła. Dziękuję za bajkę, tatusiu królu. Bową wróżkę. Zębowa wróżka się spóźnia. O. Zębowa wróżka przychodzi bardzo późno. Gdzie jest zębowa wróżka? Co to za hałas? Czy to zębowa wróżka? George, słyszysz coś? Och, George. Och, to tylko George. Był tak zmęczony, że zasnął. Niestety, mały George nie potrafi czuwać w nocy. Ale ja umiem. Nie zasnę, dopóki nie zobaczę zębowej wróżki. Na pewno nie zasnę. Nadeszła zębowa wróżka. Ale Peppa zasnęła. Witaj, Pepo. Czy chcesz monetę w zamian za twój ząb? Jaki czyściutki ząbek! Dzięki, Pepo! Pa, pa! Pepo, George'u, wstawajcie! Już rano! O! Ja wcale nie spałam! Była zębowa wróżka? Nie! Zajrzyjmy pod poduszkę. Spójrz, Pepo! Zębowa wróżka zostawiła ci pod poduszką monetę! Hurra! Chyba jednak zasnęłaś, prawda? Cóż, może zasnęłam na króciutką chwileczkę. Następnym razem uda mi się nie zasnąć i zobaczę, jak wygląda zębowa wróżka. Czas naprawy, pożyczę wam ten samochód. Hurra! Dziękuję, dziadku psie. Chcecie opuścić dach? A tak, proszę. Trzeba tylko nacisnąć czerwony guzik. Jakie sprytne urządzenie. O! Jak wrócicie, samochód będzie już gotowy. Dziękuję, dziadku psie. Do zobaczenia. Do widzenia. Pa, pa. Do widzenia. Peppa i jej rodzina podziwiają samochód. Ileż tu przeróżnych przycisków. Do czego służy ten zielony guzik, tatusiu? Sprawdźmy. Magiczne szyby!
magiczne szyby się schowały? Do czego jest niebieski guzik? Nie wiem. Sprawdźmy. Ojej! Uwielbiam ten nowy samochód. Możemy go zatrzymać? Nie, nie możemy, Pepo. Pożyczyliśmy go tylko na dzisiaj. O! Ojej, zaraz będzie padać. Tak, trzeba zasunąć dach. Jej, który to guzik rozkłada dach? Ups. A, to nie ten. Aha, to musi być ten. Ojej! Nowy samochód opryskał tatę świnkę wodą. Gaba, tatuś, to nie był dach. Ten przycisk. Oj, nie, ten. Może ten. Pomocy! Tata świnka zapomniał, który przycisk zamyka dach. Myślę, że ten samochód mnie nie lubi. Wciśnij czerwony guzik. Hurra! Deszcz już przestał padać. Mógł pedałować i jednocześnie oglądać telewizję. To niemożliwe. Ten rower jest za głośny. Nie słyszę telewizora. Jakoś musisz złapać formę. Już wiem. Możesz jeździć na moim rowerze. Tak. Przy okazji zaczerpniesz świeżego powietrza. Tata świnka będzie jeździł na małym rowerze Pepy. Tato, to są pedały. To hamulce. A to dzwonek. Tak, tak. Dzięki, Pepo. Wiem to. Pa, pa. Nic trudnego. Ćwiczenia to ciężka praca. Mogę nabierać formę bez pedałowania. Tata świnka jedzie bardzo szybko. Może trochę zwolnię. Powinienem zwolnić. Ej, hamulce są za słabe. Pomocy! Taty świnki nie ma już od dłuższego czasu. Mamo, gdzie może być tata? Nie martw się, Pepo. Skoro go nie ma tyle czasu, to znaczy, że się świetnie bawi. Tato, gdzie się podziewałeś? Zjechałem na sam dół wzgórza, a potem musiałem wpychać rower na górę. O, biedny tatuś. W końcu uporałem się z ćwiczeniami. Tak, na dzisiaj. Nie rozumiem. Jutro też musisz potrenować. Co? Tato, żeby być w formie, trzeba codziennie się gimnastykować. O nie. Nie martw się, tato. Przypilnuję cię jutro. Tak, jestem pewien. Halo? Zrób to i tamto. Nie, dziękuję, do widzenia. Pepa świetnie się bawił, dając mamę świnkę. Ale George zaczyna się nudzić. Wybacz, tato świnko. Prawie skończyłam. O, skończone. Chodź, tato świnko. Czas, żebyś ty popracował. Do widzenia, mamo i tato świnko. Do widzenia. Tata świnka kopie w ogródku. Witaj, Pepo. Cześć, George. Nie jestem Pepą. Jestem mamą świnką, a to tata świnka. Tata przyszedł trochę popracować. To bardzo miło, tato świnko. Uważaj, bo to bardzo głęboka dziura. Mam nadzieję, że nie kopiesz w swoim najlepszym ubraniu, tato świnko. Ja też bym chciała tak chrumknąć. Przyniosłam lody. Lody! Pepo, George, przed jedzeniem musicie zdjąć te brudne ubrania. Jestem mamą świnką, a to tata świnka. Na pewno? Tak. Tak,
jest Peppa i George? Nie wiemy. To wielka szkoda, bo mam tu ich ulubione lody. Ale skoro ich nie ma... A, jesteśmy! Peppa, George'u, tu jesteście. Tak, mamo, my tylko udawaliśmy ciebie i tatę. O, naprawdę nas nabraliście. Czerwone! Jestem pewna, Peppo, że znajdziemy dla ciebie buty. Czerwone! Proszę. Oczywiście czerwone. Wow! Nowe czerwone buty! George i tata świnka grają w warcaby. Och, dobrze, George. Tato, tato! Mam nowe buty! Czerwone! Ach tak, czerwone. Mamo, dobrze wyglądam? Tak, Peppo, wyglądasz bardzo elegancko. George, podobają ci się? Nowe buty Peppy wszystkim się podobają. Tak mi się podobają moje buty, że ich ani na chwilę nigdy nie zdejmę. Nadeszła pora kąpieli. Peppa nawet do kąpieli nie chce zdjąć butów. Peppa jest już w piżamie, ale nowych butów nie zdjęła. Peppa chce spać w swoich nowych butach. Peppo, czy na pewno nie chcesz zdjąć butów? Już nigdy nie zdejmę moich butów, mamusiu. No dobrze. Dobranoc, dzieciaki. Dobranoc, mamo. Dobranoc, tato. Tak, dobranoc, moje małe świnki. Całą noc padał deszcz i ogród jest mokry. Mama świnka założyła kalosze. Tata świnka założył kalosze. George też założył kalosze. Peppa nadal nosi nowe czerwone buty. George poszedł się pobawić w mokrej trawie. Ojej, Peppa uwielbia się bawić w mokrej trawie, ale nie chce przemoczyć nowych butów. Rysy wylizują się, żeby być czyste. A kiedy tygrysy są szczęśliwe, to mruczą. Witajcie, dzieci. Ojej, same tygrysy. A ja ich uczę, jak być prawdziwym tygrysem. Co teraz chcą robić małe tygrysy? Dinosaur! Racja. Teraz znajdziemy balon dinozaura. Wszyscy dostaną balony. Hurra! Witamy, panno Gazelo. Prosimy balony dla wszystkich. Oczywiście. Mam bardzo różne wzory balonów. Ja poproszę balon słonia. Proszę bardzo, Peppo. Czy mogę dostać kangura? Poproszę lwa. A ja małpę. Poproszę papugę. Oho, proszę, wszystkie są. A teraz najważniejszy balon. Potrzebujemy jeszcze dinozaura dla George'a. Ojej, niestety nie mam ani jednego balona z dinozaurem. Spokojnie, George. Mam pewien pomysł. Mogę prosić te dwa długie balony? Patrzcie tylko. Co tata świnka robi z balonami? Proszę, kto zgadnie, co to jest? Czy to jest kangur? Nie, to jest... Dinosaur! Zgadza się, to dinozaur. Tata świnka zrobił balon dinozaura. Dinosaur! A teraz do zamku! Peppa uwielbia skakać po zamku trampoliny. Wszyscy świetnie się bawią. Ojej, George przestraszył się własnego odbicia. Och, głuptasku, przecież to twoje własne odbicie.
dzieci, pora zdecydować, kto z was ma najzabawniejszy kostium. A kto będzie sędzią? Ja! Skoro to przyjęcie Peppy, to może ona będzie sędzią. Jestem sędzią! Tatusiu, kim jest sędzia? Sędzia decyduje, kto ma najlepszy kostium. Ojejku! Peppa ma zdecydować, kto ma najlepszy kostium. Suzy, zaprezentuj nam swój kostium. Jestem pielęgniarką. Niosę pomoc chorym. Bardzo dobrze, siostro Suzy. A ty, Danny? Jestem piratem. Drżyjcie przede mną. Teraz Candy. Miau. Jestem czarownicą i mogę zamienić cię w żabę. A ja jestem księżniczką wróżek i też cię zamienię w żabę. Dzieci. Przepraszam, mamo. Kto następny? Jestem klaunem. Zabawne. Rebeko? Jestem marchewką. Ślicznie. A mój braciszek George jest strasznym dinozaurem. Wszystkie kostiumy są piękne. Hurra! Teraz musisz powiedzieć, kto wygrał. No tak. Zwycięzca? To ja! Nie możesz wybrać siebie, jesteś sędzią. O, serio? Musisz wybrać kogoś innego. Dobrze. Marchewka. Hurra! Dziękuję. Peppa uwielbia bale przebierające. Każdy je lubi. Mama świnka, tata świnka i George dają Peppie prezenty urodzinowe. Wszystkiego najlepszego, Peppo. O! Co to jest? Sukienka dla lalki. Mogę ją założyć misiowi? Dziękuję wszystkim. Proszę bardzo. Nie wiedziałem, że miś jest dziewczynką. Tatusiu, pewnie, że miś jest dziewczynką. Bardzo mi się podoba nowa sukienka. Dziękuję wszystkim. Nie ma za co, misiu. Nie pobrudź jej. Wiesz, co teraz będzie, Peppo? Tak. Moi przyjaciele przyjdą na przyjęcie urodzinowe, a tata będzie czarodziejem. Nikt nie będzie wiedział, że czarodziejem jest twój tata. Przedstawisz mnie jako zadziwiającego sztukmistrza. Zadziwiający sztukmistrz? Tak, zadziwiający sztukmistrz. Tata ćwiczył magiczne sztuczki przez cały tydzień. Idą goście! Przyszli przyjaciele Peppy. Candy Kot, Suzy Owca, Danny Pies, Rebeka Królik i Pedro Kucyk. Witajcie wszyscy! Wszystkiego najlepszego, Peppo! Chodźcie, dzieci, przyjęcie się zaczęło. Tata świnka da przedstawienie magii. Peppo, pamiętasz, co masz powiedzieć? Panie i panowie, przedstawiam zadziwiającego sztukmistrza. Dobrze, tato. Panie i panowie! A magiczny tatuś! Oto pierwsza sztuczka. Abrakadabra! To Teddy! Do drugiej sztuczki potrzebuję jednego ochotnika. O, nic nie leci. Wow! Peppo, stop! Wybacz, mamo. O, tato świnko, proszę zakręć wodę. Tylko bez paniki. Ojej, wszyscy są mokrzy. Nasz samochód umyty. My wszyscy też. Wysuszcie się, a ja wypoleruję samochód. Do widzenia. Do widzenia. Tata świnka poleruje samochód tak dokładnie, że można się w nim przejrzeć. Jaka śmieszna twarz. O,
więcej śmiesznych twarzy. To Peppa i George. I mama świnka. Jaki piękny, lśniący samochód. Tak, w tych sprawach jestem ekspertem. Wsiadać, ja dziś prowadzę. Wszyscy gotowi? Gotowi! No to w drogę! Mam nadzieję, że dzisiaj nie będziecie bałaganić. Tak, mamusiu. Tak, mamusiu. Mamusiu, samochód znowu jest cały zapłocony. Gapa mama. Bałaganiąca mamusia. Nie martw się, Peppo. Jestem ekspertem od kempingu. Mamo świnko, zawieź namiot na stelażu. Właśnie tak. Łatwizna. O. A co ze śledziami? No tak, zapomniałem o śledziach. Śledzie utrzymują namiot. Już. Ten namiot jest bardzo malutki. Wydawał mi się duży, gdy byłem chłopcem, ale teraz widzę, że jest niewielki. To dlatego, że urosłeś od czasu, kiedy byłeś chłopcem, tato świnko. A najbardziej urósł twój brzuszek, tatusiu. Gdy chodzi o brzuszek, to pora na kolację. Tak, tak. Musimy zebrać chrust, żeby rozpalić ognisko. Peppa i George pomagają tatusiowi śwince zbierać chrust George, na ognisko. Ja będę zbierała chrust, a ty go będziesz niósł. Zbieranie patyków jest fajne. Już, tyle wystarczy. Będzie cudowne ognisko. Rozpalę je. Tu są zapałki. Nie potrzebujemy zapałek. Tatusiu, to jak je zapalisz bez zapałek? Rozniecę ogień w sposób tradycyjny. Będę pocierał o siebie dwa patyczki. Tata świnka pociera dwa patyki, żeby rozniecić ognisko. Gdzie jest ogień, tatusiu? Już prawie. Hurra! Łatwizna. Teraz możemy podgrzać zupę pomidorową. Słuchajcie odgłosów przyrody. Co to za dźwięk? To jest odgłos ćwierkania. A to co? A to jest sowa. Spójrzcie, tam jest. Wow! O, dobrze, Peppo. Dziękuję, że wybraliście ten właśnie model kamery. Jestem gotowa do zrobienia pierwszego filmu. Można jakoś wyłączyć ten dźwięk? Nie jestem pewien. Dziękuję, że nabyliście ten właśnie model kamery. W kamerze Suzy trzeba nacisnąć to tutaj, żeby dźwięk się wyłączył. Dziękuję, że nabyliście... Teraz już nie będzie mówiła. Świetnie, Peppo. Co najpierw sfilmować? Mnie! Dobrze, Peppo. Cześć, jestem świnka Peppa. Chodźcie tu wszyscy. Cześć, jestem świnka Peppa. Jeszcze, jeszcze. Dobrze. Cześć, jestem świnka Peppa. Cześć, jestem świnka Peppa. Cześć, jestem świnka Peppa. Jeszcze raz. Może powinniśmy sfilmować coś innego. Już wiem. Tata świnka musi wyjść z pokoju, a my coś sfilmujemy. Wychodź. Tata świnka musi poczekać w kuchni, podczas kiedy mama, Peppa i George nakręcą sekretny film. Bez podglądania, tatusiu. Teraz każdy coś sfilmuje. George, chcesz być pierwszy? Hej, jesteście gotowi? Mogę już wejść i zobaczyć film? Skończone. Możesz wchodzić. George i Peppa nakręcili film. Najpierw zobaczymy film George'a. Dinosaur!
George jak zwykle udaje dinozaura. To bardzo przerażający dinozaur. Rebeka Królik zagra babcię. To co ja mówię, mamo? Zobaczmy. Na początku sztuki zostajesz zamknięta w szafie przez złego wilka. A potem na samym końcu sztuki, jak leśniczy cię ratuje, mówisz... Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dobrze, Rebeko. Wszyscy przyszli na przedstawienie szkolne. Panie i panowie, witam na przedstawieniu mały czerwony kapturek. Teraz powitamy aktorów. Proszę, proszę, nie rozpraszajmy aktorów, żadnych fotografii. A teraz zaczynamy przedstawienie. Babcia jest w domu. Ktoś przyszedł z wizytą? Jestem dużym, złym wilkiem. Dobra robota, Dany! Ojej, Dany zapomniał, co ma dalej mówić. Babciu, musisz iść do szafy. Idź do szafy. Duży, zły wilk udaje babcię. Jestem małym, czerwonym kapturkiem. Idę w odwiedziny do babci. Brawo, Peppo! Tato, nie możesz teraz fotografować. Przepraszam, Peppo. Kontynuuj. Idę w odwiedziny do mojej babci. O, ty nie wyglądasz jak moja babcia. Jakie masz duże oczy. A jakie duże zęby. Nie jesteś moją babcią. Jesteś dużym, złym wilkiem. Dokończę gotowanie, a ty zajmij się komputerem. Dobrze, mamo świnko, ale wiedz, że ja to nie za bardzo potrafię. Dziękuję, tato świnko. Tata świnka zajmie się naprawą komputera. A może by tak go wyłączyć? A potem znowu włączyć. Tata świnka naprawił komputer. Hurra, tato! Tak, jestem ekspertem w sprawach technicznych. Tato, czy możemy zagrać w szczęśliwego pana kurczaka? Lepiej zapytajcie mamę świnkę. Mama powiedziała, że później będziemy mogli. No to grajcie. Tylko nie wiem, gdzie jest ta płyta. Hej! Teraz moja kolej. A teraz moja kolej. Aż wyrośnie moja mała roślinka. Chcę truskawek do herbaty. Nie martw się, Peppo. Jak przyjdziesz następnym razem, nasionko będzie już rośliną. I będą słodkie truskawki? Tak. Chodź już, Peppo. Papa, dziadku. Papa, truskaweczko. Dziadek świnka opiekuje się roślinką Pepy.
Po wielu dniach dziadek zobaczył, że nasionko wykiełkowało. Dzień po dniu roślinka stawała się coraz większa. Pewnego dnia dziadek świnka znalazł coś specjalnego. Truskawki! Dziadku, jesteśmy! Pepa i George przyszli znowu się pobawić. Dziadku, czy moja roślinka urosła? Tak! Spójrz! O! Truskawki! Dziękuję, dziadku! Dziadku, możemy posadzić coś jeszcze? Tak! Teraz niech George coś wybierze. Tak, ty wybierasz, George. Weź marchewkę. Dziadku, George chce posadzić marchewkę. George, chcesz posadzić marchewkę? Nie. A co chciałbyś posadzić? George zastanawia się, co chce posadzić. Dinosaur! George chce posadzić drzewo dinozaurowe. Głup też, George. Dinozaury nie rosną na drzewach. To pudełko jest tylko dla ciebie. Dziękuję, mamo. Możesz w nim chować swoje sekretne drobiazgi. Ale co ja tam mogę wkładać? Och, tylko ty możesz o tym zdecydować. To twoje sekretne pudełko. Już wiem, co tam mogę schować. Dobrze, ale nikomu nie mów. Nikomu nie powiem. Ani George'owi, ani tacie. To będzie sekret. George, to moje sekretne pudełko. Jest puste. Muszę znaleźć coś, co mogę tam schować. George chce pomóc Pepie. Nie, George. Tylko ja mogę wiedzieć, co będzie w pudełku. Musisz chwilę poczekać na zewnątrz, aż coś wybiorę. Pepa wybiera sekretne drobiazgi. Teraz moja skrzyneczka jest pełna. George? Nie możesz zaglądać do środka. George chciałby wiedzieć, co jest w środku sekretnego pudełka Pepy. Jeżeli chcesz, możesz spróbować zgadnąć. Dinosaur! George myśli, że Pepa schowała do pudełka dinozaura. Och, George! Bez przerwy mówisz tylko o dinozaurze. Tak czy siak, dinozaur jest za duży, żeby się zmieścił w pudełku. George nie umie zgadnąć, co jest w pudełku. Tata świnka czyści obrazek. Tato, to moje sekretne pudełko. Mamusia je dla mnie zrobiła. To bardzo ładnie, Peppo. Co tam masz? To tajemnica. George próbował zgadnąć, ale mu się nie udało. Mogę spróbować? Tak. Włożyłaś do środka moje okulary? Nie. Swoje okulary masz na głowie. Możemy cię zakopać w piasku? Cóż... Proszę, tato! No, dobrze. Pepa i George zakopują tatę w piasku. Zaczynajcie! Już. Teraz na mnie uciekniesz. Robi mi się gorąco. Dajcie mi mój kapelusz. Cóż, jeśli poprosisz... Proszę, podaj mi kapelusz. Proszę bardzo, tatusiu. Dziękuję. Może się teraz troszeczkę zdrzemnę. George, zbudujmy zamek z piasku. Pepa i George robią zamek z piasku. Najpierw nasypujesz piasku do wiaderka. O tak. Odwracasz wiaderko do góry dnem i stukasz. Podnosisz je i proszę. Zamek z piasku. Hej! Następny zamek. Pepo, George, czas do domu. Nie zapomnijcie niczego.
Sprawdźmy, czy o niczym nie zapomnieliśmy. Ręczniki, torba plażowa, parasol, piłka w kropki. Wszystko jest. Mam wrażenie, że coś zostawiłam. Oczywiście, został kapelusz. Tata, zapomnieliśmy tatusia. Tak, zapomnieliśmy tatusia. Co? Tato, zostawiliśmy cię na plaży, ale George sobie przypomniał. Cieszę się, że chociaż George o mnie nie zapomniał. Thank you.